Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Dzików. Jak nie robić? Dobra. Jakich Państwa? Jesteśmy... Ale pierdolu. Co to? Nie wiem. To nie tu chyba, nie? Może sam się coś robi. No dobrze. Dziś jesteśmy w miejskim ogródku. Nie jesteśmy w ogródku. Będziemy zaraz. Do brzegu. Dzisiaj wozimy ziemię i sadzimy wszystko to, co dostaliśmy z daru dla powodzian. I coś, co siałaś, też już sadzimy. Groszek pachnący. I robimy kolejne wysiewy i sadzimy cebulię. Tak. I to wszystko. Tak jest plan. Jest ciepło, pogoda jest ładna, więc będziemy działać. A ja mam światło wstręt dzisiaj, ja pierdolę. O. Za dużo wychylałaś wczoraj na premierce. Nie, zatoka mnie boli. Tak. O co się wiem. Co za razy. Ja dzisiaj sobie zrobiłam profesjonalne miejsce rozsad w ogródku. Rozsadzałam nagietki, część zabierzemy na zdupie, a część zostawimy tu. No i to, co tutaj jest, to chcemy już wsadzić do ziemi. Stwierdziliśmy, że jolo najwyżej nie przeżyją, ale już nie mam co z nimi robić, a mam jeszcze kupę innych rozsad, które muszę porozsadzać do doniczek. No więc zobaczymy. No ale najpierw Adrian musi trochę ziemi nawieźć, idę mu pomóc, bo jeszcze sporo zostało do przewiezienia. Słuchajcie, pytanie za milion punktów. Co to jest? Kiedyś była łąka kwietna posadzona, ale nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. Pierwszy raz to widzę. Trochę przypomina koniczynę, ale nie do końca jak chwast to wygląda. I tutaj, jak Wam pokażę, bo wyrwałam parę i to ma taki korzeń, widzicie go? O, taki to wygląda, no dalej, trochę jak pietruszka, jak się to wyciągnie z ziemi. I to jest po prostu gigantyczne, one są takie głębokie, że ja nie mogę ich powyciągać potem. Także jak macie pomysł, to piszcie w komentarzu, a jeszcze sprawdzę, co mówi Google. Google mówi, że to jest lucerna siewna. Może jest to prawdopodobne. Lub tu podaje jeszcze coś żółtego, nie wiem co to. Meliotus indicus, ale to chyba nie. Z Afryki coś, to nie sądzę. Tak już to ta lucerna. To jak wiecie, to dajcie znać. Zostawiam ten tu zostawiam. A jak nie, to się okaże, jak zacznie kwitnąć. Widać mnie? To co ma być widać, to widać. Ja dzisiaj robię nowe rozsady, ale nie tylko, bo też pójdzie coś do ziemi. Także tak, mamy nasturcję do wysiania. No, do wysiania, nie wiem czy się ostrzy czy nie. Mak polny, ale mak polny od razu do ziemi walę. I część tu i część na zadupiu. Tak samo habra od razu do ziemi. Kosmosy tutaj też od razu do ziemi i na zadupiu do ziemi jedne pójdą. Cynie pójdą do rozsadnika, portulaka do rozsadnika, malwa do rozsadnika. Ubiorek baldaszkowy idzie od razu do ziemi. Śmierdziuchy, jak to Adrian mówi, słonecznik i potem do ziemi burak, ogórki pójdą do rozsadnika. Marchew do ziemi, ogórki do rozsadnika i słoneczniki, nie wiem. No i to jest plan na dziś, więc tutaj już sobie przygotowałam, nie widzicie pewnie, te kokosy. Tu ziemia, tu rozsadnik, tutaj rozsady, część, a następną część jeszcze będę dziubać. Tu nie ma żartów, widzicie. Adrian wozi cały czas, zrezygnowany. Już mu się chyba nie chce za bardzo. Chce ci się? Ja właśnie musiałam usiąść, bo już nie mam siły na rozsady. Nie, wstać znaczy się. Chcesz się zamienić? Nie, nie chcę. Tutaj wsadziłam ostróżki do takich dużych doniczek, a potem je wsadzę do ziemi taką bryłą razem, żeby rosły w kupie.
tam już posiałam jedną paletkę, a teraz w ramach trochę poruszania się chodzę i rozkładam kartony, na które zaraz będziemy sypać ziemię. O, i muszę iść jeszcze posadzić łabałbał, więc zaraz to zrobię. Tutaj nagrywam, żeby zapamiętać. Do półgrządki posadzona cebula wolska, a kolejne pół to jest marchew jadalna późna karlena, z której pewnie nic nie wyjdzie. A tutaj buroki. Jakie to buroki? Czerwone. Jedne są okrągłe, ciemnoczerwone, a drugi jest ćwikłowy. To dobrze mówiłem, że czerwone. Na pasku te były, te długie ćwikłowe. Ok. Jak na którymś filmie wspominałem aferę stópkową, no to teraz już wiecie, o co chodzi. Ja po prostu się łączę z ziemią. Martynki brudne stopy. Kocham się. Dotknąłem je raz i patrzcie na moje ręce. Nie dotykałeś ich wcale. Cicho. Mam nieodparte wrażenie, że jest tu więcej roboty niż na Zadupiu. Adrian robi ścieżki teraz. Ja jadę jeszcze po ziemię i tam wsypię między maliny a figę. Tam. I tam posadzę rabarbar. Bo teraz na chwilę usiedliśmy i jeszcze robiłam rozsad trochę. I lecimy z tym. Tutaj jeszcze posiałam w paletkę aksamitki i tego ubiorka chyba. To teczka ziemi, którą muszę zawieźć tam na kartony. Tam, bo tam będę sadziła zaraz piwonie, bo odkopała mi mama jeszcze. Tutaj, jak widzicie, ogródek to się zmienia w mgnieniu oka. Wysypane zrębki. Adrian robi ścieżki, tam jest posadzony łabałbał już. Kompostownik, trochę nasturcji, nie, nagietków. Stwierdziliśmy, że walimy je do ziemi z rozsad już. Co będzie, to będzie, najwyżej zdechną. Mamy ich jeszcze dużo wyników. Także dzieje się naprawdę dzisiaj. Jest więcej roboty niż gadania. Czekałam na twój komentarz. Martynki, to jest święto. Okej, postanowiliśmy jeszcze wysiać dodatkowo ogórki, żeby można było jeść dużo ogórków. Ja bardzo lubię ogórki. Od wczesnych lat dziecięcych jadłam ogórki. Dlatego musimy mieć dużo ogórków. A więc mamy takiego ogórka gruntowego. To z nasion, nie? Które tam Adrian kiedyś zgromadził. Nie oceniajcie nas. I posiejemy go tu. A tu mamy takiego ogórka, który jest doskonały do sałatek podobno i bardzo plenny, zobaczymy. I posiejemy go tu. Natomiast mój tato, który jest zapalonym działkowcem, powiedział nam, że najlepiej namoczyć nasiona w mleku. W mleku kupiliśmy, więc nie kupiliśmy mleko, to mleko jest przeterminowane. Nie kupiliśmy mleka w ogóle. Martyna, odmieniaj porządnie. No, więc tak, najpierw mleko do pojemników, potem nasiona do pojemników i zostawiamy. A jutro do ziemi. Taki jest plan. Nie bawimy się w małe ilości, od razu wszystkie ogórki wyrzucamy do mleka. A tego jest mało. No, może trzeba dokupić. Jeszcze mam jedną paczkę. Ale z tych samych, czy jakichś innych? Tego Delicious. To zaraz poszukam. Okej, a te wsypię na tą stronę. Tych jest trochę więcej. Wszystkie? No, także robimy dużo ogórków. Dużo ogórków! Tata zbiera już słoiki na zaprawy. Dobra, znalazłam jeszcze jedną paczkę tego ogórka. Delicious! To go dosypię. Ale przez przypadek zupełny, zamiast kwiatka kupiłam coś takiego. Słuchajcie, znacie tą portulakę warzywną? Co się z niej robi? Gdzie się ją daje? Bo tutaj napisali, że jest doskonała do surówek i sałatek. Czy ma to sens wysiewać, czy nie ma to sensu wysiewać? Dajcie znać.
Gdybyście się zastanawiali, co wyszło z rozsad, to macie tutaj wszystko. Najbliżej przy oknie są pomidory. Ich jest chyba najwięcej. Sorry, ale żyre chipsy. Tam stoi ktoś jeszcze. Widzicie, jaki miły? Też mu pokażemy. I się schował. No, w każdym razie pomidory, nagietki tu są, ostróżka, zatrwian, coś, co nie wiem, czym jest, groszek pachnący, on stał na dworze, ale go zawróciłam do domu, bo miały być przymrozki, nie wiem, czy będą. No i tam jest kolejna porcja. O, tam są jeszcze papryki, malwy, i inne kwiatki. I coś jeszcze, coś tam, nie pamiętam już. Niezmyślne. Także tego jest sporo. Ty nie zmyśla i dlaczego pokazujesz nam fakiery? Drogie ludziska, to ja jeszcze z miejskiego ogródka wsadzam tu mak polny, chabra i onentek kosmos. Te bardzo bym chciała, żeby mi wyszły. Zobaczymy. No i wsadzam je tutaj, to jest kompostownik. A tu będą one. Tu jeszcze są, tu Adrian sadził jakieś tam. Siał. Jakieś rośliny. A ja tu kwiatki. A tam w tamtą stronę są te piwonie. No, także idą do ziemi. Tutaj na dzisiaj jest jeszcze jedna misja, to znaczy przenieść te kostki tam. A tam Adrian beton wykłada z taczki, bo byliśmy kupić, żeby zrobić to jeziorko. Także to jest misja na dzisiaj. Kwiatki posiane i działamy dalej. Adrianowi jednak chodziło o te kostki, a nie o tamte kostki. Dogadaliśmy się w końcu. No to przenoszę. Jak widzicie, udało nam się nawieść ziemi na cały ogródek. Zrobiliśmy ścieżki i teraz tylko musimy walić rozsady, cukinie, marchewki, selery, kopry, pomidory, ogórki. Kopry nie posiałem. A nie, gdzieś posiałem. No, także tutaj będziemy się spełniać mniejszościowo, a tam większościowo. Co? Jajco. Ona coś ściemnia. Ale generalnie to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Kalectwo. Powinni mi rękę dać na ciebie, zasiłek.